Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i Helkes dzisiaj. Mamy ostatnie godziny, no prawie jeden dzień jeszcze tej evenciku oczywiście, więc otworzymy sobie troszkę ten skrzynek. 1000 dolców mamy, więc myślę, że ze skrzynią za 131 dolarów możemy spróbować, to jest nam dobry początek. Trochę jest to warte, więc mam nadzieję, że zostawisz w tym momencie łapę w górę, bo przypominam, że oczywiście na każdym filmie z Helkesa do wygrania będzie skin za 10-15 zł, więc jak chcesz wygrać, no to subzonę oczywiście łapę w górę pod filmem, komentarz napisz jakiś. Dodatkowo oczywiście co? No dodatkowo oczywiście musisz być na Discorda, link w opisie. Udostępnić film i użyć kodu Croxy na Helkesie jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, ale to było blisko kosy. No ale no niestety, AK Headshot, wydaje mi się, że ostatnie otwarcie tutaj zadecyduje, czy tą skrzynkę otwieramy dalej, czy nie. Ale wracając, jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią i chcesz kodu Croxy już na Helkesie, to daje ci 10% więcej do każdej płaty, więc możesz sobie skorzystać oczywiście i dodatkowo 70 centów na start dla nowych użytkowników, więc myślę, że spoko. A używasz kodu, logując się z linku z opisu, bo... No nie, no... Tu Karambit, tu Gamma Doppler, no... Dostajemy MK za 17, no nie no, odpuszczamy. Kodu używasz tutaj klikając promokod, bądź oczywiście logując się z linku z opisu i wpisując kodzik Croxy przez 2x. I jak chcesz sobie płacić, to klikasz tutaj refill i masz wszelakie metody płatności, przelewy, skiny i wiele więcej. Linki również, więc zapraszam do skorzystania. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, gościu bananowy. Dobra, zjeżdżamy trochę w dół, bo nie ukrywam, troszkę tutaj na tych skrzynkach straciliśmy. Iconic Counter Strike 2. Myślę, że ta skrzynka warta otworzenia. 56 dolarów za 4, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Może sobie w ogóle troszkę tutaj przybliżę. Dajmy na to, myślę, że tak. To chyba będzie gituba. Co dostajemy? Tutaj 36. No i jeszcze raz mogę spróbować. No niech będzie. Generalnie, no dawno na Helkesie mnie nie było. Drugi film dopiero, po takim powrocie jakby na Helkesa, więc potwierdzamy troszkę tych skrzynek, które jakieś nowe się pojawiły. Zobaczymy, czy jak w ogóle tutaj nam teraz będzie dropić. No tutaj są skrzynki, które chyba nie otwierałem, jak jeszcze na Helkesie sobie kręciliśmy. Winter Green, 23 dolce. No okej, okay, spróbujmy. Spróbujmy i zobaczmy, co tutaj tak naprawdę w środku się dla nas kryje. No będzie na pewno kałach Lit Museo, czy tylko na pewno tutaj ten stan nam odpowiada. No niezbyt, no ten po lewej był ewidentnie lepszy. No ale no tak nam się niestety tutaj skinek wylosował. Mamy OSP Blueprint, czyli powiedzieć Print Stream. Ale zobaczmy, 14 dolców, no jest w stratranku, no ale co z tego tak naprawdę? Chodźmy na moje ukochane Case Battle. Battle to jest też tryb, który lubię i to bardzo. Tutaj 600 dolców, 12 skrzynek. To nie jest niestety budżet, który jestem w stanie poświęcić na jedną taką bitwę od strzała. Ale mogę zawsze sobie bitewkę tutaj jakąś stworzyć. Na przykład na skrzynki min, no to jest stary, fantastyczna skrzynka. No jak ty pamiętasz skrzynkę min, to jesteś kozakiem. Dobra, robimy battle. Wrzucamy bota i zobaczmy, bot Kyle. Kaylee chciałem przeczytać, bo wiesz, bo w lodu jest tak to planer Kaylee i wiesz, czasami sobie tam pogrywam. Ale dobra, nevermind, bo tutaj skrzynki ze skinami do Counter Strike'a sobie otwieramy. 47, no przeciętnie, przeciętnie. A w ogóle dzisiaj mój singiel wyszedł o północy, a o 21 teledysk na YouTubie, na drugim kanale muzycznym. Więcej chcesz, to sobie obczaj i daj znać, czy ci się podoba, czy nie. No strata tutaj, no skrzynki mi zapamiętałem z tego, że często tutaj leciały jakieś kosy, no ale no niestety póki co bez tutaj żadnych noży i to niestety batla. Co? Ej, dobra! Jestem w szoku i to nie małem, no. Na jakiś tam delikatny, delikatny plus. Udało nam się wyjść. No dobra, no nie będę narzekał. Starlighty. Jedna na sam początek. Myślę, że spoko. Kręcimy i patrzymy. Będzie czerwony skin na pewno. Jest Mecha Industries. Emeczka z 15. No 29. No prawie, prawie. Prawie nam zwróciło. Próbujemy dalej. I znowu kałaszek tym razem. Tylko, że Asimov. Zobaczmy, jaki stan. Jakiś fajny, mam nadzieję, 28 dolarów. No kurczę, balansujemy w tej granicy takiej. No, spróbujmy tyle raz dziabnąć. No i zobaczymy, co nam tutaj przyniesie. Helkesik. No jest Golden Koi, czy kałak? No jest Golden Koi. Okej. Stalker do tego ma 10. 54 dolary. Kurczę, no.
No kaszana lekka, lekka kaszana, nie będę ukrywał. Mag 10 Stalker, znowu Atomic Lointain, to będzie na pewno minus definitywny. $75, kurczę, ej, co tu się dzieje, dobra. Może to? Jedna na test, zobaczmy. Najlepszy drop, $300. A my dostajemy MK The Emperor, którą było 5%. Czyli, no, jak na skrzynkę dosyć sporo, ale może 4 na raz? A, generalnie zapomniałem wam powiedzieć, że otwierając te eventowe skrzynki, możemy sobie tokeny zdobywać, które możemy potem sobie wymieniać z układki eventowej. No ten blue sporcik, coś wydaje mi się, że tu może podratować nas. No i podratował! I to tak solidnie! $224, no i fantastycznie, stary, to mi się podoba. No dobra, no coś to udało nam się odbić. Ewidentnie, tej skrzynki jeszcze nie otwieram. Dobra, niech będzie. YOLO. Jak stracimy większość, to stracimy większość. Mam nadzieję, że jednak ta... Nie! Ja nie mogę... No, jajajaj. Jakby ten hot rodzik tu... Oh. Dobra, daj mi 3. Proszę. All in tak zwany. Jakaś kostka. Ten deseń. No chyba lepiej niż w poprzednim otwarciu, co? 151. Ja nie mogę. Co tu się dzieje, stary? No, powiem, no, w lekkim szoku jestem. Dobra, spróbujmy Hardenet. Jedna na farta. Zobaczmy. No, jakby udało nam się kosę trafić, to uhu, hu, hu, hu. No ale niestety tutaj fioletowa rzeczywistość z tym P2000. No 65% na niego, no dość sporo. No ale to jest to, za co kocham tą skrzynkę tak naprawdę, na... przez to, że jest mały procent na te lepsze skiny. Ja bardzo lubię takie skrzynki, jak oglądacie dłużej, no to oczywiście dobrze wiesz, że skrzynki takie low percentage to są moje ulubione skrzynki. Takie wiesz, takie mocno risky, że albo wygrywasz dużo, albo no nie wygrywasz nic w sumie. No ale oczywiście z tym się wiąże otwieranie skrzynek, także nie zawsze można wygrywać i czasami trzeba też przegrać. $5, no myślę, że takie ostatnie skrzynki tutaj mogą wlecieć i spróbować nam tak naprawdę uratować coś tutaj, no ale no co mam ci powiedzieć, stary, no kasiana tak zwana, taka mocna kasiana, ale mamy jeszcze eventowe tokeny, więc może one jakkolwiek nam, znaczy odratują, no odratować to ciężko, ale mamy 135 i patrz, i mogę sobie tutaj za doładowania jeszcze odebrać. Ja tak dawno na Hellcase nie byłem, że ja stary o tym zapomniałem, że ja mogę sobie tutaj za doładowywania tokeny odbierać. I mamy 755 tych tokenów. Czy mam... Aha, to są skrzynki, które mają tokeny. Okej, okay, no to są te skrzynki z Doty i z Rasta, jak ktoś gra, ale chyba nikt w to nie gra, coś mi się wydaje. Bynajmniej tutaj chyba z naszego tutaj kanału. To jest losowanko, tak? Event wheel. Dobra, pamiętam jak to działa, ale odpuszczamy to dzisiaj. Token value to było rzucanie, face it to chyba była ta pula nagród. Skin generator, no to mnie zawsze dymało, więc zobaczmy jak będzie dzisiaj. Za 300 tokenów rzućmy sobie tak skromnie i dostaniemy $5, no. Zawsze coś, tak? Mamy event store'a jeszcze, za tokeny możemy sobie tutaj pokupować. Jakieś skiny, jakieś balansy, więc też myślę, że spoko opcja dla osób, które nie chcą, że tak powiem, bawić się tutaj na trybach, ale ja takie zabawy tutaj na tych trybach bardzo lubię. Wrzucamy te gwiazdki, bardzo fajnie to wygląda i zobaczmy, co uda nam się dostać. Co, czy będzie to coś lepszego niż z tamtego? Aha, ale odjebałem. Jestem jednak debilem, okej, okay, czyli to polega chyba generalnie na tym, że inwestujemy w to i potem na podstawie tych rzuconych tokenów dostajemy chyba jakieś nagrody? Chyba tak to działa. Dobra, jestem jednak debilem. $20 nam zostało, tak? $20. Myślę tak naprawdę, co mogę tutaj otworzyć. No skrzynki mi nie otworzę. No Harden nam trochę brakuje. No kurczę, chciałbym coś tu znaleźć. Coś, co mogę jeszcze na koniec dla widza otworzyć. No skrzynek jest naprawdę bardzo dużo i są przeróżne te kategorie cenowe. No ale to chyba da się zauważyć, także to jest skrzynek jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego myślę, że można, no myślę, że takie dwa nightlife'y
spróbować po 9 dolców. Może akurat uda nam się kosę trafić, to jakkolwiek bym się pocieszył po dzisiejszym otwieraniu skrzyneczek, które no niezbyt należy do udanych, tak? No ale czasem tak jest, że no raz się wychodzi na minus, raz się wychodzi na plus. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No dzisiaj niestety jest ta opcja gorsza. No, dziękuję za oglądanie. Ja jestem oczywiście od tego, żeby tutaj sprawdzać i recenzować te nasze oczywiście kochane skrzynki i pokazywać też, że nie zawsze się wygrywa kokosy. Więc pamiętaj, że to wiąże się z ryzykiem straty. Jak chcesz oczywiście wybić sobie na Hellcase'a i dostać to za darmo, albo dostać więcej, jak chcesz płacić, no to przypominam kod Croxy. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią. A się z wami żegnam i widzimy się na streamku i jutro na odcinku. Siema!